Za nami pierwszy mecz trzeciej rundy eliminacji do Ligi Konferencji Europy, w którym Legia Warszawa podjęła duńskie Brondby. Mecz zakończył się wynikiem 2-3 dla stołecznego klubu z Warszawy i można powiedzieć, że był to mecz, w którym Legia pokazała olbrzymi charakter i wolę walki, bo oczywiście to jest bardzo ważne w europejskich pucharach, żeby walczyć do końca. Pokazała to, robiąc coś niezwykłego w sumie. Przechodząc z wyniku, którym przegrywała, na zwycięstwo 3-2. Sam oglądałem mecz, ale przy wyniku 2-1 dla Brondby, no trochę zwątpiłem w warszawską Legię. Kluczową rolę w tym meczu odegrali, no można powiedzieć, że już doświadczeni zawodnicy z europejskimi rozgrywkami, takie jak Lukinias, Bartosz Kapustka czy Tomáš Pekhart, który zaliczył 2 asysty i bramkę, a przypomnijmy, że on był na wylocie z Legii Warszawa i kibice chcieli, żeby Czech opuścił Centralny Wojskowy Klub Sportowy. I teraz można zadać sobie pytanie, skąd ta przemiana Legii w drugiej połowie i skąd taki nagły zwrot akcji w tym meczu? Czy coś nie poszło za bardzo po myśli Brondby, czy jednak Legia przebudziła się i pokazała, na co ją stać? Zagrała, no, może nie tak jak z Realem Madryt kiedyś 3-3, przypomnijmy ten wynik, ale zagrała naprawdę dobry mecz. Są też problemy takie jak na przykład kontuzja Ciechalki, nie wiem czy dobrze powiedziałem, no możecie mnie poprawić w komentarzu, jeżeli nie. Wszedł za niego Claude Gonzales, który miał bardzo dobry mecz. Nota według Sofy Score 7-0, no z Ciechalka 6.6. Z tych piłkarzy, którzy pokazali się najlepiej według mnie dzisiaj, to Tomáš Pekhart, Bartosz Kapustka, Rafał Augustyniak. No niekoniecznie na przykład taki Patryk Kun, Radovan Panków, a na nich liczyłem, bo to są jedni z takich, którzy mi się wydają, że oni by tą Legię mogli napędzić. No Patryk Kun, ostatnio spadł na niego olbrzymi hejt ze strony kibiców. Ruben Vinagre, nowe nabytki Legii, no tak bardzo średnio, no ale... no wygrała Legia, więc wszystko jest tak jak powinno być. Jest to spora zaliczka, patrząc na to, że to był mecz wyjazdowy, jeszcze jest mecz na stadionie Legii, na stadionie imieniem Wojska Polskiego. Na pewno niełatwe zadania miał Gonzalo Fejo, który musiał reagować na bieżąco na wydarzenia na boisku, które cały czas się zmieniały. To był bardzo mecz zmienny i bardzo wyrównany. Zwycięstwa w takich meczach budują pewność siebie i dają impuls zespołowi, więc zobaczymy, jak teraz będzie wyglądała Legia w tym drugim meczu rewanżowym oraz jak będzie pokazywała się w dalszej części PKO BP Ekstraklasy, która, przypomnijmy, będzie trwała aż do maja. Podsumowywując, mecz Brondby, które zdobyło 2 bramki, z Legią, które zdobyło 3, był meczem, który może podbudować Legię Warszawa w dalszej części sezonu. Oczywiście wszyscy na to liczymy, bo chcielibyśmy mieć tych zespołów jak najwięcej w europejskich pucharach, żebyśmy zdobywali jak najwięcej punktów w klasyfikacji UEFA. W meczu nie brakowało emocji, dopingu kibiców, bo grupka Legii była na stadionie pomimo zakazu od UEFA. Nie brakowało piłkarskiej jakości, determinacji, ale niestety i błędów po jednej i drugiej stronie. Zobaczymy, jak potoczą się dalsze losy tego dwumeczu, a tymczasem ja się z Wami żegnam. Dziękuję, że oglądałeś ten odcinek. Cześć!